Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Podstawy produkcji wyrobów cukierniczych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Do najważniejszych surowców z punktu widzenia ilości, jak i funkcji, w mieszance do lodów należą cukier, mleko, śmietanka, tłuszcz, jaja, woda, substancje stabilizująco emulgujące oraz dodatki smakowe takie jak kakao, owoce czy wanilia. Cukier odznacza się cenną zdolnością, nie pozwala, aby woda w mieszance zamarzła w sposób dla niej charakterystyczny, polegający na powstaniu twardego lodu. Zawartość cukru w lodach nie powinna być mniejsza niż 14% i przekraczać 24%. Zalecana średnia to 18%. Zawartość cukru zależy od przeznaczenia lodów. Świeże mleko używane jest w mieszankach lodziarskich jako rozpuszczalnik innych produktów stałych, np. cukru, kakao. Wraz z mlekiem do mieszanki dostają się takie składniki jak tłuszcz zawarty w mleku i proteiny. Proteiny działają w lodach jako stabilizatory i nadają lodom strukturę. Ułatwiają również ich napowietrzanie oraz mają wpływ na wartość odżywczą lodów. Śmietanka jest surowcem tradycyjnym, bogatym w składniki i dającym doskonałe lody rzemieślnicze. Mocny smak śmietanki nie zawsze jednak jest pożądany, gdyż np. w lodach malaga, amaretto o smaku gorzkich migdałów, orzechowych lub jogurtowych daje efekt ujemny. Tłuszcz nadaje lodom gładkość i konsystencję. Krytyczna zawartość tłuszczu w lodach to około 8%. Poniżej tej wartości dodanie tłuszczu powoduje wzrost na powietrzenia, natomiast po jej przekroczeniu spadek na powietrzenia. Jaja dodaje się do mieszanki o temperaturze nie wyższej niż 40 stopni Celsjusza. Wprowadzenie jaj do mieszanki o wyższej temperaturze powoduje denaturację białka. Należy pamiętać, że jaja mogą być źródłem zakażeń, dlatego muszą być one świeże. A przed wybijaniem muszą zostać umyte i poddane naświetlaniu. Woda jest nieodzownym składnikiem lodów i służy jako nośnik substancji stałych. Ilość wody, jaką można wprowadzić do mieszanki, waha się w granicach 58 do 68%. Dodatek substancji stabilizująco-emulgujących do lodów ma za zadanie kształtowanie cech strukturalnych lodów i najczęściej wynosi od 0,3% do 0,5%. Dodatki smakowe stosowane w produkcji lodów to m.in. kakao, czekolada, wanilia i wanilina, owoce. Kakao używane do produkcji lodów powinno mieć 22-24% do tłuszczu. Dodaje się je do mieszanki w postaci suchego proszku lub syropu. Mieszanka lodziarska z czekoladą odznacza się dużą lepkością i dlatego wymaga mniej zagęstnika. Proteiny znajdujące się w czekoladzie ulegają hydrolizie, a pęczniejąc sprawiają, że lody stają się zbyt zwarte. Dlatego do wyrobu lodów czekoladowych należy używać bardzo dokładnie obliczonych receptur. W produkcji lodów dodatek wanilii stosuje się w ilości 1,2 kg lasek na 1 tonę wyrobu, a waniliny 400 kg na 1 tonę. Owoce przed dodaniem do mieszanki lodowej wymagają specjalnego przygotowania. Owoce świeże należy przebrać, oddzielając owoce zgniłe lub niedojrzałe, przejrzałe i uszkodzone. Przebrane owoce należy przemyć letnią bieżącą wodą. Jeżeli owoce mają być dodane w postaci masy, należy przetrzeć je przez sito. Otrzymaną masę wprowadza się do mieszanki w czasie jej zamrażania. Wcześniejsze dodanie przetartej masy owocowej może spowodować zważenie się mieszanki ze względu na wysoką kwasowość owoców. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.